Godzina 7.30. Słowo się rzekło, czas zerknąć na pierwsze strony gazety. Dziś Tajpej, Tajwan, Londyn, Wielka Brytania, ale zaczynamy od Ukrainy, Kijowa. Tam jest Paweł Bobowicz. Witaj Pawle, co na pierwszych stronach gazet? Dzień dobry, Adrianie. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo narzekasz od rana, że w mediach dzisiaj za dużo o wojnie i właściwie to chyba po tym stwierdzeniu powinienem zamilczeć, a jak można się domyśleć do tego tematu, tylko mogę jeszcze coś dołożyć. Bo oczywiście na Ukrainie tematem numer jeden pozostają międzynarodowe rozmowy dotyczące wsparcia tego państwa w sytuacji możliwej rosyjskiej inwazji, a końcówka ubiegłego roku i początek nowego pod tym względem są wyjątkowo intensywne. 30 grudnia, przypomnę, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i prezydent Rosji Władimir Putin przeprowadzili 50-minutową rozmowę telefoniczną. Inicjatorem tej rozmowy był prezydent Rosji. W grudniu ubiegłego roku prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych kontaktowali się dwa razy. Podobnie jak i przy pierwszej rozmowie, również po tej drugiej rozmowie prezydent Stanów Zjednoczonych zadzwonił później do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. I ta rozmowa odbyła się dzisiejszej nocy i łatwo się domyśleć, że to właśnie ona jest głównym tematem w ukraińskich mediach. Według informacji zamieszczonej po rozmowie prezydentów na stronach Białego Domu i przytaczanej dzisiaj przez ukraińskie media, Biden dał jasno do zrozumienia, że Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy i partnerzy zareagują zdecydowanie, jeśli Rosja dokona inwazji na Ukrainę. Według Białego Domu prezydenci wyrazili poparcie dla wysiłków dyplomatycznych, które rozpoczną się w przyszłym tygodniu dwustronnym dialogiem na temat strategicznej stabilności w ramach Rady NATO-Rosja i współpracy w Europie. Biden podkreślił przywiązanie Stanów Zjednoczonych oraz sojuszników i partnerów do zasady nic o was bez was i to oczywiście dla Ukrainy jest szczególnie ważne. Potwierdził poparcie Stanów Zjednoczonych dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Oczywiście pojawiła się też rozmowa na temat innych działań na rzecz deeskalacji w ramach porozumień mińskich i formatu normandzkiego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował już telefoniczną rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych wpisem na Twitterze i oczywiście ten tweet dzisiaj już krąży w ukraińskich mediach. Pierwsza międzynarodowa rozmowa w tym roku dowodzi szczególnego charakteru naszych stosunków. Omówiliśmy nasze wspólne działania oraz partnerów na rzecz pokoju w Europie i zapobiegania dalszej eskalacji, o reformach i deoligarchizacji też rozmawialiśmy. Doceniamy niezachwiane poparcie, tak napisał Zełenski. A Andrii Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy, to postać, która wychodzi tutaj na numer dwa w ukraińskim życiu państwowym i politycznym, również na Twitterze napisał, wyrażając wdzięczność dla amerykańskich partnerów, stwierdził, że częstotliwość kontaktów na najwyższym szczeblu między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi świadczy o bezprecedensowym wsparciu i pełnym wzajemnym zrozumieniu. Jeszcze tylko przypomnę, że w styczniu zaplanowano prawdziwą inwazję, na szczęście na razie dyplomatyczną. 10 stycznia spotkanie Stany Zjednoczone-Rosja, 12 stycznia spotkanie delegacji Rosji i NATO w Brukseli, 13 stycznia o sytuacji na wschodzie będą rozmowy w ramach OBWE w Wiedniu. Tymczasem na wschodzie Ukrainy, i to też te komunikaty z ostatnich dni, pomimo szumnie ogłoszonego noworocznego zawieszenia broni, nie zamilkły strzały nawet w Sylwestra. 31 grudnia zginął ukraiński żołnierz. Również 1 stycznia kilkukrotnie podporządkowane Federacji Rosyjskiej formacje ostrzelały ukraińskie pozycje. Dopiero ostatnia doba na wschodzie Ukrainy była spokojna. No i przypomnę, że większość mieszkańców Ukrainy w tym tygodniu, 7 stycznia, zgodnie z kalendarzem juliańskim, będzie obchodzić Boże Narodzenie. Dziękuję serdecznie. Paweł Bobołowicz prosto z Kijowa. W Kijowie 8.34, w Warszawie 7.34, ale są takie miejsca, gdzie jest 6.34. Przepraszam, Wielka Brytania, Londyn. Pierwsze strony gazet. A jak Londyn, to Iza Smolarek. Co na pierwszych stronach gazet? Dzień dobry Adrianie, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Chciałoby się powiedzieć bad news, ale no nie, tutaj takiego newsweeka jak w Polsce jednak nie ma. Natomiast jednak pewnie jak słychać troszeczkę, Londyn nieco zachrypnięty pewnie przez te londyńskie mgły. Natomiast rząd ostrzega wszystkich pracodawców, zwłaszcza sektora publicznego, że nieobecność związana z Omikronem może sięgać w najbliższych tygodniach nawet 25%.
trzeba przygotować się na plan B albo nawet plan C. Pomimo tego, że mamy, tak jak wspominaliście na antenie, boostera, czyli trzecią dawkę, bardzo rozpowszechnioną, bardzo dużo osób ją już wzięło. Mówi się o czwartej dawce w najbliższych miesiącach, a później oczywiście o piątej dawce. Zobaczymy, jak to, ile to da. Scottish Rails skancelowało, czyli zredukowało bardzo wiele swoich połączeń, między innymi właśnie ze względu na ogromne nieobecności. A nieobecności w pracy to znaczy obecności w domu. Jak przeglądam właśnie Sky News, dane statystyczne dostarczone przez Publiczną Służbę Zdrowia za miniony rok pokazują, że ponad 5600 osób trafiło w ostatnim roku do szpitala w związku z uszkodzeniami ciała związanymi z obsługą bardzo niebezpiecznych urządzeń, takich jak na przykład młotek. Czyli sporo osób zostało w domu i zajęło się pracami właśnie domowymi. Natomiast uwaga, i to też uwaga dla ciebie, Adrianie, ponieważ wiem, że jesteś kawoszem, ponad 2000 osób trafiło na izbę przyjęć, ponieważ polało się gorącą kawą. I tym newsem będę kończyła i serdecznie pozdrawiam i życzę mimo wszystko, żeby ten kolejny rok, zaczynający się rok, był radosny, był pogodny, szczęśliwy i myślę, że następne wiadomości dostarczone z Londynu będą już bardziej optymistyczne. Dziękuję bardzo. Powiedziała Iza Smolarek, Studio Londyn. Zastanawiam się, czy oblało się, bo to jest jakaś noworoczna tradycja, czy to był przypadek, czy to może stosuje się kawę również jak czekoladę, okład ciała, ale nie polecam. Dobrze, brniemy za daleko, ale brniemy też gdzieś, gdzie jest dużo później. 14:36 w Tajpej. Pierwsze strony gazet. A skoro mowa o Tajwanie, to oczywiście Ryszard Zalski. Co na pierwszych stronach gazet i jaka pogoda? Dzień dobry. Witam serdecznie z ciepłego i słonecznego dzisiaj Tajpej. Wszyscy znamy pojęcie pracy za miskę ryżu. Nadal krzywdząco używanego wobec Azjatów. Są jednak firmy, w których się to zmienia. W Chinach i na Tajwanie jest zwyczaj bonusów noworocznych, czyli tak zwana 13, 14, jak ktoś ma szczęście, to i 15 pensja. I w poniedziałkowy ranek, i na rozruch w nowym roku, pozytywna wiadomość. Podczas pierwszych trzech kwartałów 2021 roku tajwański potentat shippingowy Evergreen Marine zarobił prawie 8 miliardów euro. I tak pod koniec 2021 roku pracownicy tej firmy otrzymali bonusy w wysokości. Przy średniej pensji było to 40 miesięcznych pensji, czyli przy prawie 2000 euro zarobku około 80 tysięcy euro bonusów. Przy pensjach kierowniczych było to 80 pensji, czyli przy zarobkach ponad 3200 euro było to ponad ćwierć miliona euro bonusów. Druga informacja dotyczy Korei. W ostatnich latach światowy sukces odniosły koreańskie filmy jak Pasożyt oraz seriale jak Squid Game i Hellbound. Pokazują one mroczny, depresyjny i smutny obraz życia w tym kraju. Tak, dla pewności zaznaczę, że mowa jest o Korei Południowej. Pogoń za pieniądzem, zadłużenie, stała presja i brak mobilności społecznej to kilka z wielu przyczyn takiego stanu rzeczy. W tym kontekście łatwiej będzie zrozumieć wynik badania opinii publicznej firmy Pew. Przeprowadzone przez tę organizację niedawno badanie w 17 rozwiniętych krajach wykazało, w 14 z nich najwyżej cenioną wartością jest rodzina. Na Tajwanie społeczeństwo, a w Hiszpanii zdrowie. Jedynie w Korei na pierwszym miejscu jest dobrobyt materialny. Coraz większa przepaść gospodarcza i nieosiągalne dla młodych ceny mieszkań powodują jeszcze większy nacisk na karierę, tym bardziej jeśli się chce utrzymać rodzinę. Od lat 60. stale obniża się także przyrost naturalny. Jak w tej sytuacji ratują się przed tym stanem rzeczy Koreańczycy? Ze względu na coraz wyższe koszty życia, prawie połowa Koreańczyków inwestuje w różne aktywa. Może nie jest więc przypadkiem, że jeden z ciekawszych i bardziej udanych projektów krypto pochodzi właśnie z Korei, Terra Luna. Jednym z jej produktów jest platforma płatnicza Chia, którą używa ponad 2 miliony Koreańczyków. Prawie co czwarty Koreańczyk posiada kryptowaluty, w tym 15% posiada Bitcoin. I na koniec dobra wiadomość dla feministek. Praktycznie tyle samo kobiet i mężczyzn w Korei posiada kryptowaluty. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do Studio Tajpej, gdzie będzie mowa o pierwszej rodzinie Chin, czyli dwóch braciach Xi oraz ich małżonkach trzech. Wyjaśnię to już o 9:10. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękujemy, Ryszard Zalski. Dziękujemy za korespondencję prosto z Tajpej. 9:10 studio Tajpej. A tymczasem jest 7:40, czas na Amok. Nieco elektroniki z samego rana. Ten utwór miał premierę radiową na antenie Radia Wnet. Stay with me. Stay.